Cześć, witajcie. Pamiętacie nasz film, w którym opowiadaliśmy o napięciu w Gniazdku? I wtedy było hasło: prąd stały, prąd zmienny. To może powiedzmy, czym one się różnią i dlaczego w Gniazdku mamy prąd zmienny? Czyżby był lepszy? Konradzie, opowiadaj. Znaczy, no, różnią się tym, że stały jest stały, a zmienny jest zmienny, tak? Tak jak mówiliśmy w poprzednim filmie, prąd zmienny akurat w Gniazdku wygląda w ten sposób, że najpierw mamy 0 napięcia, potem sobie to rośnie nam tak po sinusoidzie do 325 V, potem sobie spada do 0, potem do minus 325, potem znowu do 0 i tak 50 razy na sekundę sobie fala. Zresztą to takie buczenie, takie to jest właśnie 50 Hz. Ono się pojawia, jeżeli na przykład mamy jakiś uszkodzony wzmacniacz czy jakieś urządzenie analogowe i ten tak zwany przydźwięk sieciowy nam po prostu wchodzi tam, gdzie nie powinien. A przypomniał mi się taki okrutny żarcik, ale to nie tutaj. Nie. Który prąd jest lepszy, stały czy zmienny? No to ciężko, no to tak na zasadzie, to czy lepiej mieć ręce czy nogi, albo tam wyższe świąt Bożego Narodzenia nad świętami Wielkiej Nocy. Jeden i drugi ma swoje zastosowania, ma swoje wady i zalety w konkretnych zastosowaniach. Z tego co kojarzę, to na przykład tramwaje chodzą na prąd stały. Natomiast prąd zmienny ma taką bardzo fajną cechę, że przy pomocy urządzenia zwanego transformator możemy sobie go przekształcać dosyć wygodnie z wyższych napięć na niższe i odwrotnie. Z prądem stałym takiej operacji zrobić nie możemy, natomiast ze zmiennym jakby bez problemu. Dlatego możemy sobie zrobić takie coś, że z elektrowni wychodzi na przykład 220 tysięcy voltów, które sobie idzie do stacji transformatorowej wysokiego napięcia. Tam taki ogromny transformator bierze i robi sobie z tego powiedzmy 15 tysięcy voltów, co sobie idzie na przykład do takiego budyneczku na naszym osiedlu, czyli małej stacji transformatorowej, z której już wychodzi to 230, czyli tak naprawdę, jak powiedzieliśmy, 325 w szczycie. I możemy to robić przy bardzo małych stratach, przy pomocy bardzo prostego urządzenia, jakim jest transformator. Bo transformator to są po prostu dwie cewki nawinięte jakby na wspólnym rdzeniu i tam nie ma żadnej wielkiej mądrości. Tam się nic nie rusza, tam się nic nie zużywa w zasadzie. I to jest taka cecha prądu zmiennego, która powoduje, że on jest używany jako ten podstawowy do zasilania różnych rzeczy. Drugą miłą cechą prądu zmiennego jest to, że czasami możemy wykorzystać to, że on jest zmienny i napędzać silniki w pewien prostszy sposób, który wykorzystuje same zmiany prądu do tego, żeby się po prostu kręcić i jest nam to łatwiej. Ale to już jest, to powiedzmy, że to jest mniej istotna cecha prądu zmiennego. Najważniejsze jest to, że taki prąd zmienny możemy sobie przepuścić przez transformator i w prosty sposób zrobić sobie takie napięcie, jakie nam jest potrzebne. A ze stałym tego nie zrobimy. No i pewnie dlatego w pewnym momencie przeszliśmy na prąd zmienny, bo łatwiej nim, nazwijmy to, manipulować i dostosowywać go do naszych bieżących potrzeb. O, no taka prosta sprawa, co nam daje transformator. No jeżeli potrzebujemy mieć 9 V z gniazdka, no to po prostu możemy sobie zrobić transformatorek, że z jednej strony wpuścimy 230, z drugiej wyjdzie nam 9 i już, no dokładnie, tak? Żeby daleko nie szukać. O, chociażby no, coś takiego. Gdybyśmy mieli stałe napięcie w gniazdku, no to już byśmy tak prosto nie mieli. Też by się dało, ale to już by była większa jazda. No, więc chyba już wiecie, dlaczego mamy prąd zmienny w gniazdku i czym on się różni od stałego i w czym akurat okazał się tutaj dla naszych zastosowań lepszy. No to cóż. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć. Cześć.